Dzień dobry, Jacek Gądek, Gazeta.pl. Jesteśmy dzisiaj na kampusie Polska przyszłości z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Dziękuję na wstępie za zaproszenie na kampus, bo to jednak bardzo ciekawe wydarzenie. 1300 uczestników, są też setki panelistów, ale takie podstawowe pytanie jest takie. Co w istocie z tego wydarzenia wynika? Jaki komunikat w Polskę płynie? Kilka komunikatów. Po pierwsze, nie tylko wsłuchujemy się w głos młodego pokolenia, ale dajemy szansę młodym ludziom na zabranie głosów. Kwestie, które bardzo często nie są obiektem pogłębionej debaty publicznej. Czyli jakie tematy na przykład? No, poza tematami oczywistymi, jak bezpieczeństwo, jak wojna w Ukrainie, jak kwestia naszego członkostwa w Unii Europejskiej i przyszłości Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy również o psychiatrii dziecięcej, dyskutowaliśmy o sztucznej inteligencji i wpływie na to, co się będzie w przyszłości działo. Dyskutowaliśmy o roli kobiet w społeczeństwie. Więc nie dość, że oddajemy debatę w ręce społeczne młodych ludzi, bo tutaj naprawdę pozwalamy ją współkształtować. No to oprócz tego rozmawiamy o tych tematach, które wcale nie są oczywiste. No i drugi cel, bardzo ważny dla mnie, zaakceptowali moje zaproszenie i Donald Tusk oczywiście, ale również Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale lewicy nie ma. Nie ma Włodzimierza Czarzastego, nie ma Roberta Biedronia. Nie ma. Ja zapraszałem liderów lewicy. Ubolewam nad tym, że ich nie ma. No niestety nie udało nam się zgrać kalendarza. Ale są politycy związani z lewicą. Bardzo duża część młodzieży ma poglądy lewicowe. W związku z tym zresztą są też zaproszone instytucje analityczne i z lewa, jak Krytyka Polityczna, i z prawa, jak Klub Jagielloński, więc te wszystkie opinie są tutaj oczywiście obecne. A dlaczego pan zapraszał właśnie od prawa do lewa, Klub Jagielloński, stowarzyszenie czy też taki think tank konserwatywny jednak, acz krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości, a na drugim biegunie bardzo lewicowa Krytyka Polityczna. Czemu służy taka duża rozpiętość? Kampus Polska Przyszłości to przestrzeń do tego, żeby debatować na bardzo różne tematy i również, żeby mieć jak najszersze spektrum opinii. Młodzi ludzie sami, w momencie, kiedy wypełniali ankiety, bo na tej podstawie później byli zapraszani na kampus, mówili nam o tym, z kim chcieliby rozmawiać. I tam pojawił się właśnie i Klub Jagielloński, i Krytyka Polityczna. Ja bardzo się cieszę też, że możemy się konfrontować z bardzo różnymi opiniami. Panie prezydencie, odbyła się taka debata z udziałem pana, Radosława Sikorskiego, jeszcze Verhofstadt był na tejże debacie. Słuchałem i po prostu z pana wychodził wręcz eurosceptyk. Pan tak mówił, że więcej Europy, hola hola, ostrożnie, z pewnym szacunkiem dla narodów, dla społeczności bardziej sceptycznych, ostrożniejszych wobec takiej federalizacji Unii Europejskiej. Mówił pan o hipokryzji Unii Europejskiej. Gdzie pan tę hipokryzję teraz dostrzega? I czy to są raczej detale, czy może to jest istota Unii Europejskiej, jak raczej przygotuje Prawo i Sprawiedliwość? To nie ma nic wspólnego z eurosceptycyzmem. Ja mówiłem jasno o tym, że potrzebujemy więcej Europy i o tym mówił zarówno Guy Verhofstadt, jak i Radek Sikorski. Potrzebujemy więcej współpracy europejskiej, choćby w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie polityki energetycznej. Nie będziemy w stanie poważnie rozmawiać o cyberbezpieczeństwie bez większej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Ale pan mówił tak, po co Unia zajmuje się papierosami mentolowymi, a jeśli chodzi o Unię Energetyczną, to po prostu taki pomysł cały czas kuleje. Ja mówiłem o tym, że próba rozmowy o konstytucyjnych rozwiązaniach, o federalizmie, moim zdaniem jest drogą donikąd, dlatego że Europejczycy oczekują konkretnych rozwiązań. Unia Europejska została wymyślona od dołu niejako i później się rozwijała w organizację, która jest coraz bardziej ściśle zintegrowana. I pożyczanie innego rodzaju rozwiązań konstytucjonalnych moim zdaniem nie ma racji bytu. A jeszcze do tego rzeczywiście jest tak, że widać w zachowaniu niektórych państw członkowskich czy niektórych polityków sporo hipokryzji, bo ja znałem bardzo wielu niemieckich polityków, którzy z jednej strony mówili o rozwiązaniach federalnych, a z drugiej strony jak myśmy mówili o tym, że Unia Energetyczna musi być głębsza, że musimy na przykład robić wspólne zakupy gazu czy ropy z Rosji, no to mówili nie, to jednak jest biznes, tutaj jednak są inne interesy narodowe, więc to co najważniejsze w Unii Europejskiej to konsekwencja. Więcej,
Unia bazowała na takiej dobrej równowadze pomiędzy państwami członkowskimi reprezentowanymi w Radzie Europejskiej i w Radzie oraz Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, która miała wyłączne prawo inicjatywy. Dzisiaj to prawda, ta równowaga została trochę zakłócona na rzecz państw członkowskich, ale ja bym się opowiadał za tym, żeby wykorzystać potencjał traktatów, dlatego że tam jest mnóstwo potencjału do wspólnego działania, który nie jest po prostu wykorzystywany. To panie prezydencie, konkret. Czy pan ma takie przekonanie, że oto pieniądze z Funduszu Odbudowy na polski KPO spłyną w tej kadencji polskiego Sejmu i to spłyną do samorządów, a nie do centrali poprzez rząd? Czy jest to po prostu takie pana marzenie, które nie będzie miało szansy na realizację? Ja uważam, że te pieniądze powinny do Polski trafić jak najszybciej. Te pieniądze są Polsce bardzo potrzebne. 160... Ale sądzi pan, że trafią, czy nie? To jest pytanie do PiS-u. No, wygląda na to, że PiS jednak przez cały czas w tych negocjacjach z Unią Europejską oszukiwał. A dzisiaj PiS premier... mówi, że to Bruksela oszukała. Dzisiaj, ale skąd? Bruksela jest związana orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie można sobie ich interpretować tak, jak koleżanki i koledzy prezesa interpretują według własnego widzimisię rzeczywistość w tym pseudo-trybunale konstytucyjnym, który w Polsce mamy. Natomiast widać z tego jasno, że PiS oszukiwał albo że premier Morawiecki po prostu nie ma nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o te ostateczne decyzje. Te pieniądze są zagrożone. 160 miliardów złotych, ja o tym mówiłem dzisiaj na debacie, prawie 500 szpitali nowoczesnych można z tego zbudować. 5 tysięcy nowoczesnych szkół. Nas naprawdę nie stać na to, żeby się tych pieniędzy pozbawić. Panie prezydencie, wspomniał pan też o polityce takiej obronnej Unii Europejskiej. Jeśli spojrzeć na budżet na przyszły rok, projekt tego budżetu przyjęty przez rząd, to tam nawet 4,2% polskiego PKB ma trafić na zbrojenia. To byłby rekord, jeśli chodzi o wszystkie państwa NATO. Czy Polska potrzebuje tak gigantycznych wydatków i zadłużania się na poczet zakupów Abramsów, innych czołgów, Patriotów, Hajmarsów? Czy to jest potrzebne, takie gigantyczne wydatki, czy może jednak jest to pewna przesada? No w obliczu egzystencjalnego zagrożenia dla naszej suwerenności, oczywiście, że trzeba inwestować większe środki w nasze bezpieczeństwo. Problem tylko polega na tym, że znowu Unia Europejska powinna tutaj mieć jedną politykę. Powoli zmierza w tym kierunku, bo w tych ostatnich traktatach wprowadziła taką możliwość, żeby współpracować i likwidować choćby duplikowanie swoich wysiłków. Przecież nie każdy musi w Unii Europejskiej produkować samoloty na przykład. Możemy się podzielić obowiązkami. I na tym polega problem, że dzisiaj Polska, która bierze na siebie wielkie zobowiązania, będzie ponosić większe procentowo wydatki niż Niemcy czy Francja. No to jest absolutny paradoks, że my w tej polityce będziemy brali na siebie większe obowiązki niż dużo bogatsze i bardziej rozwinięte gospodarczo państwa. A pan ma taką pretensję chociażby do rządu Niemiec, gdzie te wydatki są ułamkiem polskich wydatków. Tam to jest bodajże 1,7% PKB. Jeśli chodzi o same pieniądze, to nominalnie to jest oczywiście więcej, bo Niemcy są dużo bogatsze, ale jeśli chodzi o odsetek PKB, to są mikre wydatki w porównaniu do Polski, więc są w panu pretensje do Berlina, dlaczego nie wydajecie odpowiednio dużo pieniędzy na zbrojenie, a dlaczego my mamy w istocie bronić was? Niemcy nie wypełniają swoich podstawowych obowiązków, bo 2% to przecież obowiązek. I uważam, że przydałoby się, żeby obudzili się z tego snu, dlatego że zaniedbywali kwestie swojego własnego bezpieczeństwa. Wydawało się, że elitom niemieckim, że nie ma żadnego zagrożenia. Próbowali Putina traktować jak każdego innego polityka. Myśmy przed tym przez cały czas ostrzegali. Dzisiaj niestety wyszło na nasze. I tak, Niemcy muszą wziąć więcej odpowiedzialności za obronę, więcej wydawać pieniędzy. No dzisiaj niestety tego przywództwa ze strony Niemiec w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w ogóle nie widać i nie widać tego, żeby Niemcy chciały brać odpowiedzialność za swoją własną obronę, a powinny, bo są państwem najbardziej rozwiniętym i najbardziej w Unii Europejskiej bogatym. Ale jest na agendzie temat wiz dla Rosjan. Czy zakazywać absolutnie wydawania wiz turystycznych dla Rosjan, czy może jednak niech przyjeżdżają, niech widzą ten wolny zachodni świat, niech Rosja będzie drenowana z mózgów tych, na przykład ze specjalistów od IT i może to jest lepsze rozwiązanie? Przede wszystkim grupa Nawalnego opracowała listę 6 tysięcy osób, które są związane
najbardziej ściśle z reżimem. Oligarchów, dziennikarzy, propagandystów. Przede wszystkim tych ludzi trzeba pozbawić możliwości przyjeżdżania do Europy, pozbawić ich też tych majątków, które oni w Europie mają. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy właśnie zabierać specjalistów z Rosji, choćby tych od cyberbezpieczeństwa, właśnie specjalistów IT, bo to po prostu osłabi reżim Putina. Myślę, że tutaj Garry Kasparow zaproponował ciekawą receptę, a mianowicie mówiącą o tym, że każdy Rosjanin, który podpisze deklarację, że wojna na Ukrainie jest nielegalna, łamie prawo międzynarodowe, że Krym powinien być ukraiński, powinien mieć prawo wjazdu do Unii Europejskiej. Podpisywałby deklarację, która według prawa rosyjskiego skazywałaby go na poważne konsekwencje z więzieniem włącznie. Ale to rozwiązanie jest bardzo proste. Teoretycznie można by je wdrożyć z dnia na dzień. Więc dlaczego, skoro w pana ocenie jest to rzecz oczywista do wprowadzenia i skuteczna, to dlaczego na poziomie Unii Europejskiej cały czas taka rzecz nie jest wdrażana? No to są pomysły. Jeżeli chodzi o te 6 tysięcy osób, uważam, że tutaj decyzja powinna zapaść jak najszybciej. Ale też widzimy hipokryzję w zachowaniu niektórych polityków, którzy nie chcą iść tak daleko, niektórych polityków Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o zakaz... Z Niemiec głównie, prawda? Różnie. Z Włoch też. I trzeba im to uświadomić, że to jest test na wiarygodność Unii Europejskiej. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o zakaz wiz, no niestety on w Polsce stał się też obiektem takiej prostej walki politycznej, no bo PiS chce udowodnić, że jest najbardziej antyrosyjski. Ja się zgadzam co do emocji, że rzeczywiście trzeba Rosjanom ograniczyć wjazd do Unii Europejskiej, natomiast trzeba to robić w sposób inteligentny, bo tak jak powiedział dzisiaj Radek Sikorski, no albo chcemy prowadzić politykę zagraniczną według jakichś reguł, politykę racjonalną, albo chcemy tylko i wyłącznie komuś dokuczyć. A tutaj naprawdę najważniejsza jest racjonalna polityka. Jeżeli hakerzy, ci, którzy dzisiaj pracują dla Putina, chcieliby wyjechać do Europy, trzeba ich stamtąd zabrać. Jeżeli ktoś by chciał unikać powołania do rosyjskiej armii, można mu to umożliwić. Właśnie przy założeniu, że podpisuje deklarację, że nie zgadza się z wojną w Ukrainie, co znaczyłoby, że naraziłby się, czy naraziłaby się na poważne konsekwencje, gdyby taka osoba chciała wrócić do Rosji. Postulat takich właśnie zmian to na forum Unii Europejskiej to podnosi szef rządu. Pan jest prezydentem Warszawy. Ale jeśli patrzę w sondaże badań, po prostu na opinię publiczną, to pierwsze nazwisko, jeśli chodzi o wybór przyszłego, najlepszego z opozycji premiera, to jest Rafał Trzaskowski. Co pan z tym zrobi? No przede wszystkim sondaże się zmieniają. Najważniejsze jest to, żeby dojść do porozumienia wszystkich partii opozycyjnych. Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby dzielić skórę na niedźwiedziu. My musimy najpierw się dobrze przygotować do tych wyborów i je wygrać, a nie w tej chwili rozmawiać o stanowiskach. No byłoby to wyrazem niesłychanej pychy, a przede wszystkim mogłoby utrudnić porozumienie. My się musimy porozumieć, dlatego że wydaje mi się, że dzisiaj jest oczywiste jedno, że po pierwsze jest olbrzymia szansa na to, żeby wygrać wybory z PiS-em, ale z drugiej strony, że taka sytuacja, w której tylko jedna partia opozycyjna te wybory wygra, jest dosyć mało prawdopodobna, dlatego lepiej byłoby, gdybyśmy mogli się porozumieć. I stąd też Kampus Polska Przyszłości tworzy taką przestrzeń, gdzie możemy się spotkać, wymienić poglądy i wzmacniać to zaufanie, którego po stronie opozycyjnej jest zdecydowanie za mało. A kondycja całej opozycji to w pana ocenie jaka jest? Licha, czy może jednak jesteście na jakiejś krzywej rosnącej? Wszyscy ciężko pracujemy i Donald Tusk, ale również liderzy innych partii opozycyjnych jeżdżą, rozmawiają z ludźmi, szykują konkretne rozwiązania programowe. My samorządowcy też wspieramy nasze koleżanki i kolegów. To jest dobry początek, ale przede wszystkim rzeczywiście trzeba jeszcze bardziej wzmacniać to zaufanie między partiami, bo na końcu trzeba się będzie porozumieć. Ja uważam, że najlepsza byłaby jedna lista, od wielu, wielu miesięcy o tym mówię, Donald Tusk zresztą też. Ja nie wykluczam, że list może być więcej, ja bym chciał, żeby było ich jak najmniej, dlatego że jeżeli każde ugrupowanie opozycyjne pójdzie do wyborów samo i tych list będzie 5 albo 6, no to zmniejsza szanse wygrania z PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby przesunąć termin wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku, najpewniej na wiosnę 2024. Pan jest za czy przeciw? Od tego się ustala datę wyborów, żeby później się jej trzymać i jej respektować. No,
Nie może być tak, że partia rządząca według własnego widzimisię będzie zmieniała terminy wyborów. Wybory są zaplanowane jedno, drugie na jesień i wtedy przyszłego roku i wtedy powinny się odbyć. Panie prezydencie, młodzi ludzie bardzo często pytali o kwestię aborcji. Pan mówi tak, że prawa człowieka to nie jest temat, który się poddaje pod referendum. Ale Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, przecież w Sejmie też byłoby głosowanie i tam jest raptem chyba 25, ponad 20% raptem kobiet. A z kolei w referendum to większość Polaków, Polska to w zasadzie jest kobieta, bo jest więcej Polek niż Polaków. To może jednak to referendum byłoby lepszym głosowaniem niż głosowanie większości mężczyzn w Sejmie. Ja jestem głęboko przekonany o tym, że kwestii równości nie można poddawać pod referendum. Uważam, że partie polityczne powinny się jasno określić. I na końcu każdy z nas, oddając głos, no będzie wiedział, czy oddaje głos na polityczkę czy polityka, którzy są za tym, żeby to kobiety podejmowały decyzje, czy też nie. Najważniejsze oczywiście jest to, i takiego porozumienia też z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem szukaliśmy, żeby to drakońskie prawo, które doprowadza do tylu tragedii, prawo rodem ze średniowiecza, które PiS wprowadził, żeby przede wszystkim nie było tych zapisów w prawodawstwie. Wydaje mi się, że tutaj większość udałoby się nawet zdobyć w tym Sejmie. Mam nadzieję, że niektórzy też myślą o prawach kobiet w sposób inny. Natomiast ja oczywiście uważam, że zmiany powinny iść znacznie dalej i że to kobieta powinna decydować. Było często też takie pytanie, kiedy śluby jednopłciowe w Polsce będą legalne. Pan mówi tak, że najpierw załatwmy związki partnerskie, bo co do tego jest wręcz taka społeczna zgoda i też polityczna, oprócz oczywiście takiego skrzydła bardziej konserwatywnego. Ale nie tak dawno pan jeszcze mówił o tym, że chciałby pan być tym prezydentem Warszawy, który w ratuszu będzie pierwszym, który udzieli ślubu takiej właśnie parze. Teraz pan tego nie mówi. Dlaczego? Ja mówię jasno o tym, że związki partnerskie powinny być wprowadzone natychmiast i od tego trzeba zacząć, na to jest przyzwolenie społeczne, chociaż wydaje mi się, że opinia naszego społeczeństwa bardzo szybko się zmienia. W niektórych państwach Europy Zachodniej to partie konserwatywne wprowadzały związki jednopłciowe. Choćby w Wielkiej Brytanii. Choćby w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy w 2015 roku to rozsądził. Natomiast ja młodemu pokoleniu mówię jedno, że związki partnerskie natychmiast, to oni będą decydowali już bardzo szybko, jaką dokładnie formułę one powinny przyjąć. I tutaj, jak widzę i słyszę mnóstwo historii par i heteroseksualnych, i homoseksualnych, których zabierane są podstawowe prawa. Nie mają prawa nawet odwiedzić się w szpitalu, nie mówiąc o dziedziczeniu, mimo że spędzają ze sobą całe życie. No to oczywiście, że taką sytuację trzeba zmienić natychmiast. Czuje pan nad sobą, i to też często się pojawiało w pytaniach młodych ludzi, taki bat w postaci oczekiwania, że Polska ma się jak najszybciej stać neutralna klimatycznie, żeby jak najszybciej odchodzić od węgla. Ma pan takie poczucie, że ten bat cały czas nad panem jest? No nie jest kwestia bata. No jeżeli poważnie traktujemy kwestię ocieplenia klimatu, to jest jedno z największych wyzwań. Znaczy, jeżeli my jako politycy się za to nie zabierzemy natychmiast, a już jest późno, no to naprawdę funkcjonowanie planety jest zagrożone, więc neutralność klimatyczna jak najszybciej. Na razie w polskich warunkach 2050 rok to jest ta realna data, no ale gdyby popłynęły wielkie pieniądze z KPO, gdyby politycy wszyscy nowego rządu, politycy demokratyczni wykazali się tutaj wielką determinacją, do której ja jestem gotów, to ta data neutralności klimatycznej mogłaby się przybliżyć. Nawet za cenę wzrostów rachunków za prąd? Już w tej chwili te rachunki są bardzo wysokie. Również dlatego, że rząd PiS-u nic nie zrobił przez te ostatnie 7 lat, żeby dokonać przejścia na odnawialne źródła energii, żeby dokonać tej transformacji energetycznej. Przecież oni zamordowali energetykę wiatrową, przecież oni marnowali pieniądze z Unii Europejskiej, kompletnie się nie przygotowując do tego, co nastąpiło. Wiadomo było od wielu, wielu miesięcy, przed lutym, że mamy do czynienia z niestabilnością na wschodzie. Putin wielokrotnie mówił o swoich intencjach, więc można było przewidzieć, co zrobił. Nikt się nie spodziewał takiej wojny, pełnej wojny, nikt się nie spodziewał takiego okrucieństwa, ale wszyscy spodziewali się tego, że Putin będzie dalej używał energii jako broni. Rząd PiS-u w tej sprawie nic nie zrobił, w ogóle się do tego nie przygotował. Dopiero teraz
szybko próbuje wprowadzić pewne rozwiązania i okej, dzisiaj nie ma innego wyjścia, trzeba po prostu dopłacać ludziom do energii. Na początku, przypominam, PiS chciał to zrobić tylko w wypadku węgla. Dobrze, że ta kategoria konsumentów została rozszerzona. To też jest wynik opieszałości PiS-u, niewiary w to, że mamy do czynienia z prawdziwym problemem. Ja widziałem takie wypowiedzi, czy słyszałem takie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego sprzed roku, gdzie on mówił, że ocieplenie klimatyczne, nie wiadomo, czy człowiek ma na to wpływ. No, tutaj jest nie dość, że taka konieczność podstawowego douczenia się polityków PiS-u, tylko to oznacza, że oni są po prostu kompletnie oderwani od rzeczywistości. Panie prezydencie, na sam koniec już. Była niejedna dyskusja w czasie kampusu o euro, o wspólnej europejskiej walucie. Jak najszybciej dążyć do przyjęcia euro, czy może jednak wstrzymać się i zostawić to tak naprawdę na święte nigdy? Decyzję już podjęliśmy, głosując referendum akcesyjnym. Ale można ją zrealizować, a można nie. Wydaje mi się, że na pewno ta debata musi się rozpocząć. Wystarczy powiedzieć o jednym. Dzisiaj młodzi ludzie są uderzeni olbrzymimi wzrostami, jeżeli chodzi o odsetki, jeżeli mają kredyty. U nas stopy oprocentowania ponad 6%. W strefie euro niecałe 0,25%. Więc też widać, że ci, którzy są dzisiaj w strefie euro, no mają szansę na większą stabilność. Mają szansę na to, że raty odsetek w kredytach nie rosną w sposób lawinowy. Samo to jest argumentem do tego, żeby taką debatę rozpocząć. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.